Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich przyjaciół Grubieńca i pozdrawiam Was z Kościoła w Długosiodle. Na początku chcę Ci powiedzieć, że zanim przystąpiłem do nagrywania tej konferencji, to modliłem się za tych wszystkich, którzy będą jej słuchać, czyli modliłem się za Ciebie. Ale teraz w tym tygodniu miłosierdzia postanowiłem sobie, że będę modlił się za tych, którzy tę konferencję wysłuchają do końca. Więc jeśli po obejrzeniu tej konferencji stwierdził, że ksiądz Kamil to tak naprawdę nic nowego mi nie powiedział, nic ciekawego, to przynajmniej możesz mieć tę świadomość, że za Ciebie się modlę. A dzisiaj chciałbym poruszyć właśnie temat Bożego Miłosierdzia. W dniu wczorajszym przeżywaliśmy bardzo ważne święto, które prosił Pan Jezus, siostrę Faustynę. Podczas tego święta kontemplowaliśmy Boże Miłosierdzie i dziś chciałbym powiedzieć, w jaki sposób mamy otwierać się na tę wielką Bożą łaskę. Ale zanim to nastąpi, to chciałbym poruszyć taki temat, jak mamy rozumieć Pana Boga, bo wiemy, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Wiem to z katechizmu, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze, a jednocześnie Bóg jest miłosiernym Ojcem. Jak pogodzić te dwa aspekty? Jak pogodzić sprawiedliwość Bożą z Jego miłosierdziem? Otóż, aby to wyjaśnić, to muszę sięgnąć trochę do konferencji księdza Michała, który w tamtym tygodniu do nas przemawiał, o tym, że Bóg ustanowił swoje prawa. I według Bożego prawa ten, kto popełnia grzech, nie może przebywać w Jego chwale. Tak samo jak zły duch, który sprzeniewierzył się przeciwko Panu Bogu, wymówił mu posłuszeństwo, musiał opuścić chwałę Bożą. Tak samo i my, ludzie grzeszni, którzy wybieramy drogi, które nie są Boże, opuszczamy chwałę Bożą i w ten sposób kierujemy się tam, gdzie jest potępienie. Kierujemy się tak naprawdę poprzez wybór grzechu do piekła. I Pan Bóg według swej sprawiedliwości nam na to pozwala. Ponieważ my mamy prawo wyboru. Możemy wybrać życie z Bogiem albo wybrać życie bez Niego. I od tego wyboru będzie zależał nasz los na życie wieczne. Ale Bóg jest miłosierny. To znaczy, że pragnie zrobić wszystko, aby dać nam jeszcze jedną szansę. Tą szansą jest dla nas Jezus Chrystus, który wziął na siebie nasze grzechy, umarł za nie na krzyżu, wziął na siebie konsekwencje naszych grzechów i może ofiarować swoje cierpienie, swoją śmierć za każdego człowieka. I ofiaruje za tych, którzy proszą o Jego miłosierdzie. I to jest właśnie ta furtka, przez którą możemy wejść, aby skorzystać z Bożego miłosierdzia. Czyli tym pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie tego, że ja tego Bożego miłosierdzia potrzebuję. Ale aby prosić o to miłosierdzie, należy mieć świadomość swojej grzeszności. Tego, że jestem grzesznikiem, że upadam, że odchodzę od Pana Boga. I tak naprawdę nie bój się tej prawdy. I może po latach formacji ciężko Ci jest pogodzić się z tym, że ciągle odkrywasz nowe grzechy, że zaczynasz dostrzegać pewne grzechy, których wcześniej nie widziałeś. I może być tak, że jesteś już tym znudzony, że ciągle jesteś grzesznikiem, że ciągle upadasz, że ciągle nie wypełniasz tak w 100% Bożych planów, Bożych przykazań, że gubisz się w swoim życiu. Pamiętaj, że właśnie wtedy możesz doświadczyć Bożego miłosierdzia przez przebaczenie i pojednanie z Bogiem. I to jest wielka łaska, jeżeli w swoim życiu odkrywasz grzechy, bo Pan Bóg Ci je objawia. Nie po to,
aby Cię oskarżać, nie po to, aby Ciebie obwiniać, ale po to, byś mógł doświadczyć Jego miłosierdzia i byś mógł być przez to miłosierdzie ze swoich grzechów oczyszczony. Dlatego miej tę otwartość na Pana Boga, który będzie Ci pokazywał Twoje grzechy. Tak naprawdę jest to wielka łaska. I formując się, to jest normalne, że będziesz poznawał kolejne grzechy, swoje grzeszne zachowania, grzeszne wybory. Ale pamiętaj, że zawsze możesz z tym wszystkim przyjść do Pana Boga. I też chciałbym, abyś zapamiętał taką ważną sprawę, że będąc ze wspólnocie, formując się, nawet kiedy jesteś czy to liderem, administratorem, czy głoszącym, czy posługujesz muzycznie, czy w jakikolwiek inny sposób, może zdarzyć się bardzo poważny upadek. Może zdarzyć ci się popełnienie grzechu bardzo ciężkiego. I wtedy może przyjść do ciebie taka myśl, pewne zniechęcenie, że jak ja mogłem coś takiego zrobić, jak ja mogłam coś takiego uczynić po tylu latach formacji, po tym całym głoszeniu Pana Boga, chodzeniu na spotkania, po uczestnictwie w tylu mszach świętych, przyjmowaniu Komunii Świętej, jak ja mogłem coś takiego uczynić. I wtedy zaczynamy się oskarżać, zaczynamy się obwiniać i możemy przyjąć postawę Judasza, który także zobaczył swój grzech. Przecież on też 3 lata formował się w szkole Pana Jezusa. Chodził za Nim, słuchał Go, poznawał i upadł. Ale przecież Pan Jezus go nie skreślił. Pan Jezus nie wykluczył go z grona 12 apostołów. Nie powiedział mu: nie jesteś już moim uczniem, że masz już ode mnie odejść. To Judasz sam sobie wymierzył sprawiedliwość. Odebrał sobie życie, ale nawet to nie jest w stanie zmazać grzechu, kiedy my sami sobie wymierzamy sprawiedliwość. Normalnym moim podejściem jest to, że przychodzę z tym wszystkim do Pana Boga. Co nie znaczy, że mam trwać w grzechu, że mam się z Nim godzić, ale mam przyjść i prosić Boga o miłosierdzie. I czasami bywa tak, że wchodzą wtedy takie względy ludzkie, że znam tylu kapłanów, ja nie, u nich nie mogę się wyspowiadać, muszę gdzieś jechać, tam gdzie mnie nie znają, albo do Częstochowy, albo jeszcze gdzieś indziej. Wchodzi ten strach, ten lęk, że przecież mi nie wypada popełniać takich grzechów, że inni, to jeszcze inaczej, ci, którzy nie chodzą tak często do kościoła, to im jest łatwiej, ale ja po tylu latach formacji, otóż to nie jest Boże myślenie. Dla mnie zawsze taką inspiracją jest król Dawid, który w swoim życiu doświadczył wielkich cudów, wielkich dzieł Pana Boga. Dzięki łasce Bożej pokonał Goliata, stał się królem. I po latach życia z Panem Bogiem, kiedy układał przepiękne modlitwy na Jego cześć, tak bardzo ciężko upadł. Uwiódł żonę jednego z swoich żołnierzy oraz dał mu listy, w których zlecił jego śmierć. I co zrobił Dawid? Nie powiedział sobie: ja się już do niczego nie nadaję, po tym wszystkim muszę oddać królestwo, muszę się wycofać, nie mogę dalej w ten sposób służyć Panu Bogu. Nie. Płakał, żałował. Napisał przepiękny psalm 51, w którym prosi Boga o litość, o miłosierdzie. Poprzez pokutę znowu odzyskał łaskę Bożą. Znowu żył w przyjaźni, bliskości z Panem Bogiem. I to jest także droga każdego z nas. Droga ciągłego powrotu do domu naszego Ojca. Zawsze masz prawo tam iść.
i Pan Bóg zawsze przywita Cię z otwartymi ramionami, jeżeli przychodzisz do Niego w prawdzie, jeżeli żałujesz i postanawiasz, że chcesz żyć inaczej. I wtedy tak naprawdę doświadczamy tego wielkiego i pięknego Bożego miłosierdzia, tej Jego wielkiej łaski, że On znowu nas przyjmuje. Nieważne, ile razy przychodzi nam powstawać z naszych grzechów, On się nam nie zraża, nie nudzi, nie denerwuje, nie oskarża nas. I zachęcam Cię do tego, abyś Ty także unikał oskarżania samego siebie. Abyś nie myślał wtedy tyle o sobie, co o swoim miłosiernym Ojcu, który na Ciebie czeka. I przyjmij łaskę Jego miłosierdzia. To, że Bóg Ci wybacza. Jeżeli masz taką możliwość, to możesz skorzystać z sakramentu pokuty, ale wiemy, że ze względu na panującą pandemię no nie wszyscy mają taką łatwą możliwość, aby skorzystać z tego sakramentu. Jednak może w swoim sercu podjąć skruchę, żal za grzechy, postanowić poprawy i wolę, aby wyspowiadać się wtedy, kiedy będzie taka możliwość. Pan Bóg będzie na Ciebie czekał. Ale pamiętaj też o tym, że nie chodzi tutaj o doświadczenie Bożego miłosierdzia jedynie w sytuacji grzechu ciężkiego, ponieważ do nieba nie wejdzie z grzechami lekkimi. To nie jest tak, że skoro mam grzechy lekkie, to ja z nimi wejdę do nieba. Także z grzechów lekkich mam się oczyszczać i to też dokonuje się dzięki Bożemu miłosierdziu. Dlatego zachęcam Cię zawsze, kiedy uczestniczysz we mszy świętej, zbudź szczery żal za swoje grzechy, nawet za te najdrobniejsze, ponieważ nie będziesz z nich uwolniony, jeżeli nie obmyje Cię miłosierdzie Boże. Także zachęcam Cię do codziennego rachunku sumienia. My kapłani podczas modlitwy wieczornej, podczas komplety mamy taki czas, aby uczynić się rachunek sumienia z tego dnia, który się kończy. Aby pomyśleć, co w tym dniu zrobiłem złego i oddać to Panu Bogu, po to, by doświadczyć każdego dnia Jego miłosierdzia. I skutkiem przyjęcia Bożego miłosierdzia jest pokój naszego serca, który należy przyjąć. Bo czasami bywają takie sytuacje, kiedy Bóg mówi nam: ja odpuszczam Tobie grzech, idź w pokoju. Ale może być taki problem, że mimo to Ty sam sobie nie wybaczyłeś grzechu, że ciągle siebie oskarżasz, ciągle siebie obwiniasz, ciągle sobie wyrzucasz to, co się wydarzyło w Twoim życiu. Zadręczasz się z tym. Dlatego zachęcam Cię, jeżeli Bóg Ci wybaczył, to Ty także podejmij decyzję, że ja sobie również wybaczam. Że nie będę sobie tego wypominać po to, aby Ciebie zadręczać. Ponieważ Pismo Święte mówi, że to zły duch jest naszym oskarżycielem, który dzień i noc oskarży nas przed Bogiem naszym. Nie Bóg jest oskarżycielem. Ty także nie bądź swoim oskarżycielem, ale stawaj w prawdzie o swoim grzechu i przychodź z tą prawdą do miłosiernego Boga. A co jest kolejnym wynikiem przyjęcia Bożego miłosierdzia? Jest to, że ja potrafię dzielić się miłosierdziem z innymi. I tutaj zapraszam Cię, abyś uczynił taką refleksję nad swoim życiem. Czy jesteś człowiekiem sprawiedliwym, czy miłosiernym? I chcę Ci powiedzieć, że tak naprawdę w Twoim życiu powinny być obydwie te rzeczy. I sprawiedliwość, i miłosierdzie. Tylko mamy od Pana Boga uczyć się, kiedy mamy być ludźmi sprawiedliwymi, a kiedy mamy być miłosierni.
Zobaczę, Bóg jest miłosierny wtedy, kiedy ktoś żałuje, kiedy ktoś staje w prawdzie, kiedy ktoś podejmuje decyzję o przemianie swojego życia. Bóg nie jest na nas nigdy zagniewany. Bóg zawsze nam przebacza, ale jeżeli nie podejmujemy tych kroków, które prowadzą nas do miłosierdzia, Bóg jest sprawiedliwy. Pozwala nam ponosić konsekwencje naszych wyborów, grzechów po to, abyśmy zobaczyli, że grzech nie daje nam szczęścia, nie daje nam pokoju, że grzech jest przestrzenią, w której nie jestem szczęśliwy, że grzech to nie jest moja droga. Dlatego Bóg dozwala często na moje cierpienie z powodu moich grzechów, po to, abym mógł się nawrócić, abym mógł zobaczyć to, że pobłądziłem. Dlatego w naszym życiu codziennym, jeżeli widzimy osoby, które gdzieś pobłądziły, czy też uczyniły coś złego mnie, moim bliskim, mojej rodzinie, ale widzę, że ta osoba żałuje, przeprasza, podejmuje trud, wysiłek, by się zmienić. Wobec takiej osoby mam być miłosierny, jak jest miłosierny Pan Bóg wobec mnie. Także mam wybaczać. Nie doszukiwać się już wtedy może tyle sprawiedliwości, co uczyć się od Pana Boga wybaczać i pojednać się z drugą osobą. I to jest tak ważne, ponieważ jeżeli byśmy byli miłosierni wobec tych, którzy są zatwardziali w swoim grzechu i ciągle nas krzywdzili, a my cały czas byśmy obchodzili się wobec tych osób z miłosierdziem, moglibyśmy tak naprawdę utrwalać patologię tej osoby. To jest ważne w życiu rodzinnym, aby nie godzić się na zło, aby nie godzić się na grzech. Nie tylko ze względu na siebie, ale ze względu na samego grzesznika. Aby postawić pewne granice, aby bronić siebie i tę drugą osobę przed złem. Dlatego uczmy się od Pana Boga tych dwóch właściwych postaw. Sprawiedliwości i miłosierdzia. Ale pomyśl, czy jesteś miłosierny wobec swego współmałżonka? Czy chętnie mu przebaczasz? Czy jesteś miłosierny wobec swojego dziecka? Czy każesz go, mimo że widzisz, że żałuje, przeprasza, rozumie swój błąd? To jest tak ważne, ponieważ potrzebujemy doświadczyć i miłosierdzia Bożego, ale także potrzebujemy doświadczyć miłosierdzia o drugiej osoby, aby tego miłosierdzia się uczyć i w swoim życiu potem tym miłosierdziem się dzielić. Zobacz, jakie to jest bolesne, jeżeli wiesz, że zrobiłeś coś złego, żałujesz za to, przepraszasz drugą osobę, a ona mimo to próbuje ciebie ukarać swoim słowem, swoim zachowaniem, czy też swoim obrażaniem. To jest bardzo bolesne. Czasami jest to bardzo krzywdzące. Dlatego zachęcam cię do takiej otwartości na drugą osobę, która wyraża swój żal, która pragnie się z tobą pojednać. I kolejna rzecz związana z miłosierdziem to jest doświadczenie pomocy. Zobacz, że Bóg w swoim wielkim miłosierdziu tak często przychodzi nam z pomocą. Właśnie wtedy, kiedy my nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z jakąś trudną sytuacją. Kiedy pewne sytuacje w naszym życiu nas przerastają. Bóg tak często przychodzi nam z pomocą i niedawno słyszałem takie świadectwo osoby, która miała udać się do kliniki, do lekarza w nieznanym dla siebie mieście, pierwszy raz w tej klinice i modliła się do Pana Boga, jak ja sobie tam poradzę. Czy ja odnajdę to miejsce, czy odnajdę tego lekarza. I okazało się, że na poczekalni przyszła osoba, która porozmawiała, która pokazała
gdzie co jest, gdzie jest gabinet, gdzie należy się udać, co jak po kolei trzeba załatwić. To jest właśnie to Boże działanie. Boga, który także przez drugą osobę przychodzi z łaską miłosierdzia do nas i nam pomaga. Skoro prosimy, to nie dziwmy się, że Pan Bóg reaguje na nasze prośby właśnie wtedy, kiedy po ludzku robimy to wszystko, co do nas należy. Próbujemy poradzić sobie z tą sytuacją, ale wiemy, że potrzebujemy jeszcze pomocy naszego Ojca w niebie. I w dzisiejszych czasach tak wielu ludzi potrzebuje pomocy. Właśnie Twojej pomocy, czy to duchowej, bo ktoś potrzebuje modlitwy, czy to pomocy takiej, można powiedzieć, trochę psychologicznej, bo ktoś podczas kwarantanny czuje się osamotniony, potrzebuje, żeby ktoś się do niego odezwał, czy dzwoni po to, aby porozmawiać. To także jest miłosierdzie, kiedy poświęcasz swój czas. Może nawet czas, który chciałbyś jakoś inaczej wykorzystać, jakoś dla siebie, można to odpocząć, ale jest osoba, która ciebie potrzebuje, czy też może ktoś potrzebuje pomocy materialnej. Miejmy oczy otwarte na te osoby, które w obecnym czasie są w jakimkolwiek kryzysie i bądźmy wobec nich miłosierni, ponieważ Pismo Święte mówi: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I życzę Tobie, abyś tego miłosierdzia dostąpił, abyś mógł cieszyć się doświadczeniem tej Bożej łaski, Bożej pomocy, ale także byś mógł cieszyć się doświadczeniem Bożego przebaczenia, pojednania z Panem Bogiem. Jeżeli wysłuchałeś do końca tej konferencji, to pamiętaj, że będę się za Ciebie modlił. I pamiętajmy o modlitwie za całą wspólnotę przyjaciół oblubieńca, za wszystkich kapłanów, za wszystkich odpowiedzialnych. I prośmy Pana Boga, aby dał nam też tę łaskę swoim miłosierdziu, byśmy mogli spotykać się w swoich grupach, w swoich świątyniach i Go uwielbiać. Ale oczywiście wszystko według Jego woli. A na ten czas, który możemy także wykorzystać do pogłębiania naszej relacji z Panem Bogiem i okazywania miłosierdzia drugiemu człowiekowi, niech Bóg udzieli Ci swego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.